witajcie w kolejnym odcinku, bo domowe jest lepsze. Dzisiaj troszeczkę namieszamy. Będziemy robić drinki. Będziemy robić łyskacza. Będziemy robić hot toddy'ego. Będziemy robić sex on the beach. No, sami zobaczycie. Pokażę wam patent, co zrobić, kiedy po pierwsze macie troszeczkę wódki, a chcecie mieć inne, być może dla was lepsze alkohole. Po drugie, co zrobić, kiedy w tym roku nie wiadomo czego zabraknie. W tym odcinku dowiecie się, jak korzystać z czegoś o nazwie esencja. W dużym skrócie, esencja to jest taki koncentrat smaku. Dodajemy do wódki odmierzoną ilość, akurat w naszych jest bardzo wygodna podziałka. Odmierzoną ilość dodajemy do wódki i mamy alkohol, który nazwa wskazuje na opakowaniu. Nazwa, co to będzie za alkohol. W tym wypadku whisky honey. Instrukcja użytkowania. Na litr legalnie nabytego alkoholu dodajemy 10 ml esencji. Dodajemy wódkę. Nie umiem czytać. Trzymając się instrukcji, na litr whisky honey powinniśmy dodać 200 do 500 gram cukru. Ja osobiście unikam cukru, więc zrobię wytrawne. Cukru nie będę dodawał. Tak przygotowany, rozmieszany alkohol już pachnie. Zostawiamy na jakieś 24 godziny, jeżeli nam bardzo zależy, żeby szybko spożyć. Jeżeli mamy czas, najlepiej dać temu się przegryźć koło tygodnia. Na pewno uwolni o wiele więcej aromatów. Przelewam do butelek. Odjest! Oczywiście nie możemy zapomnieć, żeby obrędować nasz wspaniały alkohol. Już wam pokazuję. I w taki oto sposób, w cenie 1 litra sklepowej wódki, zrobiliśmy litr whisky honey, której nie powstydziłby się żaden Sylwester. Nawet Sylwester Stallone. Także w ogóle jeszcze jestem zaspany. Także dzień dobry wszystkim. Sylwester z dwójką. Ale jeżeli wolicie zamiast whisky popijać drinki, zapraszam do kolejnych przepisów. Kolejny drink to jest coś specjalnie dla pań. Bierzemy 100 ml czystej wódki. Przelewamy do shakera. Następnie dodajemy 200 ml mleka kokosowego. Jak będziecie kupowali mleko kokosowe, to według mnie najlepiej kierować się w stronę mlek w kartoniku niż w puszce, ponieważ z doświadczenia wiem, że są mniej rozwarstwione. Łatwiej przyrządzać drinki. Do środka dodajemy około 10 gramów cukru, co w moim wypadku będzie niecałymi 2 łyżkami cukru trzcinowego. Oraz wykorzystamy esencję orzech laskowy. Im więcej dodacie, tym bardziej dominujący będzie właśnie ten orzech laskowy. Zalecam 1 łyżeczkę, ewentualnie takie 3/4 dużej łyżki. W powietrzu już się unosi aromat orzecha laskowego. Wszystko zakończymy 2 kostkami lodu. 2 godziny później będę miał kruszony lód. Wszystko szejkuję. Żeby wykończyć naszego drinka, użyjemy kakaowego mleka w proszku. Odrobiną wody albo naszego przyszłego drinka przecieramy rand. Następnie nalewamy wykończenie według uznania. Zapraszam do degustacji Monte.
kolejną propozycją jest istnieje świąteczna mimoza, czyli Christmas mimoza. Do naszego shakera wkładamy 2 łyżki cukru. Następnie uzupełniamy jakimiś 5 ml esencji żurawinowej. Dokładamy sok z niecałej połówki cytryny, ewentualnie z małej cytryny, jak u mnie. Oczywiście bez pestek. To wszystko należy wymieszać. Kwaśne, jak to cytryna. Dodajemy jakieś 100 ml wina musującego typu Prosecco. Tłumaczę i objaśniam, dlaczego 100 ml, a nie do pełna. Ponieważ w momencie szejkowania będzie nam się wygazowywało. Wstrząśnięte smakuje inaczej niż zmieszane. A może to wytrę? Rurku! A to chusteczka. Drinka przelewamy do wysokiej szklanki. Uzupełniamy winem musującym typu Prosecco. Naszą mimozę przyozdabiamy 2 plasterkami cytryny. Kolejny drink z esencją żurawinową, a dokładnie Sex on the Beach. Zaczynamy od około 80 ml soku mango bądź brzoskwiniowego. Ja mam mango. Trochę ponad 200 ml soku pomarańczowego. 150 ml najlepszej jakości wódki. 2 kostki lodu. Szklankę long wypełniamy do końca uzyskanym drinkiem. Do szklanki wkładamy łyżkę, tak żeby znajdowała się pod delikatnym kątem i powoli wlewamy jakieś 10 ml esencji. Drinka ozdabiamy pomarańczą, no i oczywiście parasolką. Przechodzimy do następnego drinka. Widzicie tam na dole? Tam są subskrypcje. To może zasubskrybujecie. Mina kwaśnieje, jak widzę, jak nie subskrybujecie. Ostatni drink dzisiaj. Coś, co was mocno rozgrzeje. A dokładnie hot toddy w wersji browin. Jaggeron Maggeron, Jaggerigino, Jaggeron Maggeron, Jaggerigino. Potrzebujemy 100 ml świeżo zaparzonej herbaty. Dodaję imbir pokrojony w plastry, gwiazdka nyżu i 2 goździki. Łyżka bądź 2 łyżki miodu, zależy jak bardzo lubicie na słodko. W moim wypadku jest to miód gryczany. Dodajemy łyżeczkę esencji whisky Tennessee. Ale... gdzieś tyle. Następnie dodajemy 100 ml dobrej jakości wódki. Całość dekorujemy 2-3 plasterkami cytryny bądź pomarańczy. Taki oto drink na pewno każdego rozgrzeje w wieczorny co? Poranek. Takim rozgrzewającym drinkiem można poczęstować każdego gościa tuż po wejściu do domu z tego chłodnego dworu. Albo z pola. Albo jeszcze skądinąd. To jest to.
Do zrobienia tych drinków używałem wódki i zaprawek, co wyniosło mnie kilkadziesiąt złotych, a nie kilkaset. To jest znacząca różnica dla każdego budżetu domowego. Zwłaszcza przed imprezami takimi jak Sylwester, czy ogólnie w karnawale. Polecam jeszcze raz Adam Bąk. A my się widzimy za tydzień.